Adaptacje mang. Jest tych niszowych gatunków, moim zdaniem, które pomimo tego, jak są małe, to są kojarzone przez większość ludzi. Co może być dziwne, no bo jednak przecież co jak ktoś nie czytał mangi, nie ogląda anime, to prawdopodobnie nie ogląda adaptacji, co nie? Ale no właśnie nie. W sensie, jakby nie spojrzeć, można było się zetknąć z adaptacją mangi, nawet nie wiedzą, że to jest adaptacja mangi. Na przykład, kiedyś kompletnie nie miałem pojęcia, że Speed Racer wśród Strachowskich to jest adaptacja mangi. Po prostu myślałem, że to jest głupi film dla młodszego widza. Wygląda jakby był dla młodszego widza, żeby było śmiesznie. Manga też wygląda przeznaczona dla takiego odbiorcy. I anime stare, które jest na podstawie również. Niektórzy, którzy się aż tak nie interesują mangą anime, mogą nie wiedzieć po prostu, że Notatnik Śmieci to jest adaptacja mangi, albo Ghost in the Shell, bo nawet nie znają materiału źródłowego. Nie jest to nic dziwnego. I pomimo tego, że jest skojarzony nawet przez takich ludzi, to jest powszechnie uznawany za ten, na który się składają złe produkcje. Czemu dziwne, moim zdaniem? Jakby nie spojrzeć, przede wszystkim adaptacje mang są oglądane przez fanów materiałów źródłowych. Jest raczej logiczne, bo jeżeli na przykład jest się fanem Ghost in the Shell, to prawdopodobnie chciał się zobaczyć adaptację aktorską. Ja sam zresztą chciałem. I właśnie te osoby najsurowiej oceniają te produkcje, co nie? Przez zmiany, przez inne rzeczy. No to składa się sporo czynników. No ale te osoby są najbardziej surowe. Pomimo tego, że to oni najbardziej surowo oceniają, to jednak nawet ci zwykli widzowie, którzy wcale nie muszą się interesować tamtymi dziełami, czy mangami, wciąż mogą oceniać te filmy i wciąż oceniają negatywnie. W końcu Dragon Ball Evolution wcale nie jest uważany za dobry film wśród osób, które nie znają Dragon Balla, bo go nie znają i obejrzały po prostu ten film. Nie, one prawdopodobnie będą uważały ten film za tragedię. Nie dziwię się zresztą. To samo na przykład może dotyczyć Speed Racer, tych wszystkich innych produkcji. A przyznam, że szkoda mi tego, że adaptacje mang są tak kojarzone. Bo jednak przypieczętowały sobie taki los pewnymi produkcjami. A czy ich toną. Tym bardziej, że tak naprawdę nie zasługiwały na taką opinię. Pomogły być lepsze. Jednakże wszystko może zacznijmy od początku. Witam wszystkich w pierwszym odcinku mojego podcastu o nazwie W poszukiwaniu dobrych adaptacji manga anime. Jest to seria, w której będę oceniał filmy i w bardzo niektórych wyjątkach seriale, które są adaptacjami mang. W takim razie skąd anime w nazwie? Jako, że anime są produkcjami, które adaptują mangi, to po części uznaję, że filmy mogą być ich adaptacjami. Poza tym, tutaj już wszystkie znane adaptacje opierały się o mangi, które czekały już adaptacji w postaci anime. Filmy i seriale, o jakich będę mówił w każdym odcinku, zostaną ocenione przeze mnie zarówno pod kątem tego, kimi są samodzielnymi produkcjami, kimi z tego, jak wypadają jako adaptacje. Wyznaję zasadę, że ogólnie rzecz biorąc, adaptacja mangi nie powinna być oceniała się wyłącznie pod kątem tego dzieła, właśnie materiału źródłowego, bo przecież ona jest filmem dla wszystkich. W sensie, osoba, która nie ma styczności z tamtym materiałem źródłowym, może to obejrzeć. Ten film będzie samodzielny, zdany na siebie i tak będzie trzeba go ocenić. Gdyby oceniać tylko na podstawie zmian, no to obraz w tych filmach mógłby być zdecydowanie inny. Co będzie widać na przykład przy Death Note Last Name. No to w innym odcinku, rzecz jasna. Stąd też właśnie taka zasada, a nie inna przy ocenianiu, przeze mnie. To jest ważne, że będę się skupiał na tym w ogóle w całym tym podcaście. Tym bardziej, że zwykle to jest tylko ta perspektywa mniej więcej zmian, właśnie z perspektywy fanów. Wiadomo, jest to najważniejsze dla takiej osoby. Dla mnie też jest ważne, jako fana niektórych właśnie tych dzieł, które będą kanwą dla filmów, o których będę mówił. Jednakże trzeba też to ocenić jako samodzielną produkcję. W końcu, czemu by na przykład nie obejrzeć danego filmu bez zapoznania z materiałem źródłowym? Właśnie dlatego nie miałem raczej dobrych wspomnień ze Speed Racerem. Nie znałem, wyglądało źle jako samodzielny film, więc tak oceniałem. Może to jest dobra adaptacja?
No, kto wie, będę oceniał. Natomiast w pierwszym odcinku przybliżę 1995 roku. Mógłbym pewnie starszą adaptację mangi wziąć, to nie problem. Jest sporo starszych filmów, nawet z 70. Ale po pierwsze, ciężko byłoby je znaleźć. Po drugie, nie są oparte o mangi, które mnie raczej interesują. Więc nie, nie było sensu. Akurat film Fist of the North Star, czyli adaptacja mangi Hokuto no Ken, jest na pewno czymś interesującym moim zdaniem. Ale najpierw pomówmy chwilę o oryginale. Jednak w każdym odcinku będę przede wszystkim najpierw przyglądał się oryginałowi, z którym jakkolwiek się zapoznałem. I właśnie w tym wypadku, w tym jakkolwiek się zapoznałem, dotyczy tego, że obejrzałem anime. Tak wyjątkowo mniej więcej, bo nie wyobrażam sobie, żebym przeczytał mangę, która ma ponad 200 rozdziałów specjalnie do filmu. Tego wybrałem bodajże trwający godzinę 40 minut, z tego co pamiętam, anime, które mniej więcej zaadaptowało to jakoś. Szkoda, że nie wiem jak dokładnie, ale okej. Zapoznałem się, żeby poznać świat, postacie, mniej więcej. A do tego samo anime, tak naprawdę ma te wydarzenie, które ma film aktorski, więc to na pewno pomogło w ten sposób, żeby obejrzeć sobie anime. Choć pewno bym obejrzał parę odcinków serialu. Na pewno jest interesujący, bo to trochę relikt tamtych czasów. Tak samo właśnie to anime. Bo Hokuto no Ken jest dla mnie idealną definicją B-klasowego śmiecia, że tak to mówię. I śmiecia nie w takim kontekście, że złej produkcji, w sensie tak bardzo źle napisanej lub coś. Ona nie jest dobrze napisana niby, co nie? To jest prosty scenariusz, proste dialogi, proste postacie. Ale siłą Hokuto no Ken jest to, że sprawia przyjemność. Ten film naprawdę jest przyjemny na swój sposób. W sensie mamy tych wszystkich facetów muskularnych, co było pewnym trendem w mangach w tamtym czasie. Jojo może być przykładem chociażby. Ciągle się śmieję, że Jotaro, mimo że miał 18 lat, wygląda jakby, nie wiem, był Schwarzeneggerem, który ma 20 parę lat. I tak samo w Hokuto no Ken mamy takie przerośnięte postacie i w ogóle testosteron kipi od nich. I do tego mamy Kenshiro, który, głównego bohatera, który jest po prostu definicją bycia jakimś kozakiem zwyczajnie. Zwala gości najczęściej jakimś jednym uderzeniem, i to w piękny sposób, mówiąc przy tym swoje kultowe Omae wamo Shinderu, co jest też w filmie, ale o tym później w razie czego. I do tego świat jest ciekawy, w sensie to wygląda jak taki Mad Max trochę. Ale na swój w miarę ciekawy sposób, chociaż nie jest to też coś super oryginalnego, jeżeli chodzi o pustkowia, mniej więcej, poza apokalipsem. I przyznam, że co do filmu, ma nawet interesującą historię, znaczy ona jest prosta i dość ciekawego punktu startuje, bo jest nawet dziewczyna z Kenshiro i w sumie głupio się przyznać, ale już nie pamiętam jaka była jej relacja z nim. Najwyraźniej tak dobra to była postać albo historia. I ona zostaje zabrana przez tego pewien gang. Który jest dowodzony przez jednego gościa. O kurde, widzicie jak się przygotowałem w ogóle do tego materiału? Mam nadzieję, że. O nie, zostanę zjechany za to, pewnie. Ale z drugiej strony, po co ja w ogóle miałbym opisywać fabułę Hokuto no Ken, zważając na to, jak jest prosta i to nie jest najważniejsze. Bo ważniejsze będzie to, że ten film sprawia czystą frajdę. Jest tak absurdalny na swój sposób i piękny przy tym, jak jest Kenshi robiąc atatata i wtedy zwalając w te przeciwników. Po prostu człowiek się cieszy jak na to patrzę, bo jak ludzie eksplodują od tego. Lubię takie rzeczy. A Hokuto no Ken jest brutalny, więc dostarczam takie rozrywki. Zdecydowanie. Exploitation. Więc coś takiego dostarcza. Pomyśleć sobie można, że okej, no to aktorski film mógłby coś takiego dostarczyć, co nie? W sensie kino exploitation. Była masa filmów z tego gatunku, więc co za problem zrobić to teraz jako właśnie tą adaptację mangi. No nie, nie jest w sensie problem taki moim zdaniem. Znaczy, może z postaciami, tym jak wyglądają, trzeba by to zmienić i film faktycznie zmienił, bo
Kensio nie jest już tak muskularny i dobrze, bo nie wiem, czy chciałbym to oglądać do konkurencji. Jakby ten film powstał w tych latach, co Conan, Barbarzyńca i grał tam Arnold Schwarzenegger, to może bym to widział. Ale tak nie musiało być, jeżeli chodzi o postacie. A poza tym wystarczy odpowiedni budżet, żeby pokazać postapokalipsę. Więc przecież Mad Max 2 powstał wcześniej i wyglądał świetnie. Dalej wygląda bardzo dobrze, zresztą moim zdaniem. Udało się już wtedy. Więc no, co mogło pójść źle, co nie? No, powiem tak, wszystko prawie. Prawie wszystko. Jeżeli chodzi o film, to broni się prawa podanie tym, że adaptuje tą historię dość prawidłowo. W sensie, to jest tak naprawdę tak, prawie jak zapamiętam, trochę inaczej przebiega w pewnym momencie. Tego inna osoba jest przeciwnikiem na koniec. No to nic wielkiego. Tak, pod względem zmian, no nie jest źle. W sensie, jak ktoś chce po prostu zobaczyć tamto w wersji aktorskiej, to zobaczy. Tylko problem jest z tym, że po kiego oglądasz to w takiej wersji, jeżeli wygląda to aż tak źle. Nie było budżetu na ten film. Ja to widzę, że ten budżet był w sensie mały i kostiumy są takie, no w sensie, no nieźle nawet, może być. A ta apokalipsa nie wygląda ciekawie, znaczy, świat w ogóle, trochę realizacja jaki bieda Mad Max, tak to nazywam mniej więcej. No nie robi to szału, zdecydowanie nie. A do tego mamy tragiczny poziom aktorski. I żeby było śmiesznie, to w filmie jedną z ról gra znany z Piły, z serii Piły aktor, który gra Hoffmana. To jest trochę śmieszne, jak się go widzi z tymi długimi włosami. W sumie to on chyba najlepiej gra z wszystkich, tak szczerze. To nie jest nawet dziwne. Natomiast Kenshiro. Kiedy nie masz dobrego aktora charyzmatycznego, to ciężko zrobić tak dobrze postać, która niosą na bajkach przecież całość, tak naprawdę. Kenshiro jest czymś naprawdę ważnym w Hokuto no Ken. Znakiem rozpoznawalnym. Więc jeżeli tutaj tak spieprzyli, no to trochę słabo. Nawet bardzo. Jego postać w ogóle nie jest ciekawa. W żaden sposób. On był tajemniczy w oryginale. To było najciekawsze w nim. Nie wiadomo było do końca zbyt wiele o nim. Tutaj tak naprawdę nie wiadomo nic. To jest takie właśnie czuć brak po prostu, co nie? I to co tam, po prostu człowiek był ciekaw, dostawał coś faktycznie, nie za dużo, więc przez to był zainteresowany tą postacią, zatem był charyzmatyczny gościu. Tutaj nawet omawiam Oshinde po angielsku, czyli You Already Dead jest powiedziane jak jakiś pretekst, takie, jakby nikt nie zapamiętał tego, że to jest tak kultowe. A do tego później jest okropny praktyczny efekt specjalny, więc jeszcze lepiej. No i ile razy Kenshiro zrobił to w filmie? Tam, pewnie nikt nie eksploduje w tym filmie. Szkoda. Bardzo szkoda. No co z drugiej strony, przy tym jak film wygląda, to może i lepiej. Muszę znaleźć łatwo na YouTubie klip z tym. Polecam poszukać. Poza tym co reszty? No, reszta postaci też nie jest ciekawa w żaden sposób. Znaczy, no kto miałby być ciekaw? Ten jest dwójka dzieci. Z oryginału, kto tutaj też jest. I chłopak jest jeszcze bardziej irytujący, co już naprawdę jest niezłym osiągnięciem. Teraz dziewczynka. Zmieniono to, że zamiast tego, że bodajże w oryginale nie mogła mówić. To pamiętam. Więc w filmie jest coś innego i nie wiadomo skąd w ogóle, czemu, jaki to ma sens. Po prostu tak jest. I tyle. No, czemu nie? Trochę jak w osobnym domie pani Peregrine, gdzie podobnie nas postaci miała moce innej postaci. Się książki tak było zamienione. Co było dziwne. No i no mówię, jak to jest źle. Postacie to samo. Reżyseria też. W ogóle całość wygląda tak biednie. No po prostu źle. Jakiś kierunek w tym, rozmach, cokolwiek. Nie? No nie ma. Niestety, poza tym ten film jest po prostu nudny. Jest tak bardzo nudny. Co chwilę sprawdzałem czas, jaki mi pozostał. Film 2 godziny 43 minuty, to nie jest dużo. Jak patrzyłem, ile jeszcze do końca? No, ile jeszcze? Ale było, i dalej, i było. I jeszcze tak człowiek czekał, i czekał, i czekał, i czekał, i czekał. No i się doczekał w pewnym momencie, a już czuł, jakby nie żył po prostu z nudów. Właśnie dlatego ten film jest tak nudny, że po prostu
Nie mam nic o nim więcej do powiedzenia autentycznym. To jest po prostu takie. No to byłoby tyle. No już nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. No co? No, o innych filmach powiem więcej, na pewno w następnych odcinkach, ale o tym nie jestem w stanie. Zwyczajnie jest. No, nudny. Tutaj, jeżeli są osoby, które znają Hokutonkę, kochają i myślą sobie, że obejrzeliby z ciekawości, to. No, nie, no cię. Można, bo to po prostu adaptacja tego, co lubią, więc pewnie obejrzą, ale widzieli już to wcześniej i to nie jest ciekawe. Nie ma tutaj niczego, co by się na tyle wyróżniało, żeby już dla tej jednej rzeczy polecić obejrzenie. Tak w ogóle, już nawet inne adaptacje mają cokolwiek, co sprawia, że po prostu, nie wiem, człowiek będzie o nich mówił. Zwłaszcza jeżeli są bardzo, bardzo złe, wtedy to szczególnie. Film jest taki, no, szkoda w sumie, że przez to nie było szansy, żeby zrobić to lepiej. A teraz nie widzę sensu, żeby adaptować Hokutonkę w tych czasach jakoś. Nie wiem, czy by się to przyjęło. I nie, bo po apokalipsa, bo Mad Max Fury Road to jest arcydzieło. To jest. Hokutonka jest reliktem tamtych czasów, jak dla mnie, więc. Żeby to zaadaptować tak, żeby w ogóle wciąż było to samo mniej więcej, no to. Nie wypaliłoby to do końca. Raczej by nie wypaliło. Cóż, tyle miałem do powiedzenia o filmie. Mam nadzieję, że nikt się nie znudził słuchając i że następne odcinki też obejrzycie, jak tylko będą. Z tej strony był Radagast21 i miło się mówiło.